No dzień dobry. Pierwszy dzień naszego wyjazdu czerwcowego. Żona Zofia jeszcze żyje. Jesteśmy w takim miejscu, które znaleźliśmy całkowicie przez przypadek. Są dwa stawy, jest plaża, jest tu kemping, jest tutaj hotel i kompletnie tu nikogo nie ma. Jesteśmy tylko my. Byliśmy w restauracji przed chwilą na pysznym jedzonku. Jadzia stoi sobie tam. A trafiliśmy tutaj dlaczego? Ponieważ szukaliśmy kempingu. Jechaliśmy od Warszawy A4, skręciliśmy na Kluczbork. Pod Kluczborkiem mieliśmy zaplanowany kemping na kempingu w miejscowości, która się nazywa jak? Bąków. Ale w Bąkowie kemping był przy jakiejś autostradzie i po prostu tak normalnie szargało samochodami, że masakra. Więc pojechaliśmy dalej nad jezioro Turawskie koło Opola i nad jeziorem Turawskim okazało się, że na kempingu, w którym w zeszłym roku byłem, właściwie na polu namiotowym, była stypa, bo pani, która tam pracuje, zmarł mąż i zorganizowali stypę i ogólnie rzecz biorąc stwierdziliśmy, że nie będziemy tam się wbijać na tą imprezę, bo smutno strasznie było. Przestań tam się rozkraczać. No i wyjechaliśmy do drugiego pola namiotowego. Drugie pole namiotowe po drugiej stronie jeziora. Pan powiedział, że no może nas przyjąć ostatecznie. Możemy przyjechać, a z drugiej strony to on nie wie, bo ma w sumie rezerwację i... No i przyjechaliśmy tam. A się okazało, że po prostu syf, kiła i mogiła, kupa śmieci, starych przyczep zazieleniałych, jakiś w ogóle kiosk ruchu jako recepcja. No w ogóle... dramat. No i ponieważ zaczęło się robić już późno i trochę zaczął siąpić deszcz, no to stwierdziliśmy, że chyba jakiś hotel. No i przyjechaliśmy tutaj, to jest miejscowość Ozimek. Przesympatyczna pani menadżer hotelu, przesympatyczna pani, która jest w recepcji, która nam pokazała tutaj pole namiotowe, które jest o tam, za tym statkiem, za tym okrętem, nad samą plażą w ogóle. Fantastyczna historia. Przepyszne jedzenie w ogóle tu i o tej restauracji. W ogóle no bania mała i to jak tanio. Był szok. No a z takich przygód dzisiejszych, no to niestety, ale muszę się przyznać do jednej historii, że wypieprzyłem się na motocyklu w życiu w sumie raz, dwa razy poważnie, tak z jazdy i dwa razy parkingowo. No a dzisiaj moja cholerna nawigacja Garmin Zumo wywiozła nas, pomimo tego, że ma ustawioną funkcję omijaj drogi gruntowe, przeciągnęła nas przez las. Głupio było wracać z powrotem 30 km. No i pojechaliśmy tym mastodontem naszym przez las. No i była kałuża taka wyschnięta. I było małe bęc. A pod nią było błoto. No i żeśmy się, krótko mówiąc, wyjebali. No i są pewne straty. Wygiął się gmol. Niestety. I pękł plastik w osłonie. No ale trzeba będzie to zespawać, no niestety. Gmol wyprostowany nogą. Ale zobacz, tutaj jest... No, gmol wyprostowany nogą. Nawet się nie podrapał jakoś za bardzo. Ale tu no, zobacz, ale, wyszło, zobacz. Ale tu pękło. Nie, tu pękło. Pękł plastik. No więc, no ale gleba była taka spektakularna, ale prędkość była jakaś 5 na godzinę, więc ogólnie rzecz biorąc... Przygniotło mi tylko nogi. Żyjemy. Co ty opowiadasz? Nic ci nie przygniotło, opowiada głupoty. No, także jutro ciągniemy dalej. Plan jest taki, że już zarezerwowałem miejscóweczkę w Karpaczu, bardzo fajnym kempingu, kemping 66, tak? Kamp 66. Kamp 66, więc jutrzejsza relacja będzie z Karpacza. Piękne widoki, góry, Mazury. A dzisiaj mogę pokazać tylko taką piękną fontannę. Proszę bardzo. O, woda sobie leci. I piękny hotel w stylu zakopiańskim pod Opolem. I tylko my. A, i sala weselna z tyłu jest. Tam podobno wchodzi 1000 osób do środka. Tutaj jakieś wesela się robi na tysiaczka. To bogatemu zabroni, nie? No to jeszcze łączność numer 2 z naszego pokoju. A mamy pokój z tarasem. Rozciąga się taki widok, o, na las. Przystrzyżona taka piękna łąka w jedną stronę, w drugą stronę, o.
Tamtą salę weselną na 1000 osób widać, która wygląda jak taka ujeżdżalnia koni. A tu mamy takie wyjście na taras elegancko. Żona Zofia tam leży pod piernatem, wypoczywa. I fajnie jest, bo można sobie tutaj wyjść na tą trawkę i posłuchać, jak ptaszki świrgolą. O. I łączność numer 3. Moja nawigacja Garmin Zumo jest do sprzedania. Cały komplet, aktualizacje map, ładowarki, czujniki do opon czy do ciśnienia w kołach. Wszystko jest do sprzedania, czekam na oferty. Ona ma tylko jeden feler, po prostu targa pojazdem prosto w krzaczory do lasu. Nie wiem, o co to w ogóle chodzi, ale to tak mam. Ale chętnie sprzedam, jest w pełni sprawna, działa. Nie trzeba. Nie, bo się nagrywa już. Ja będę twoją pomagierką. Daj. Dzień dobry znów. Dzień dobry znów. Ale ja będę twoją pomagierką. Nie, już uspokój się. Jest kolejny dzień. I na początek taki suchar. Co robi knur w zamku? Penetruje lochy. Dadam. Pss. A teraz. No tak, ale teraz my przyjechaliśmy w takie miejsce. Mamy ze sobą kaski, latarki. I też będziemy penetrowali lochy. Idź tam dalej. Zrób tak, żeby było widać. Taki mamy zamek. Także bierz latarkę, idziemy. A Jadzia zostanie? No. Jadziu nie, ale ona się tu będzie bała sama. A co tu widać? To jest zamek. Nie, no zaraz. Jaki zamek? I od razu zdradziłaś, że jesteśmy w tej chwili... znowu penetrujemy lochy. Mamy taki zamek, jesteśmy na wycieczce, w sensie z panią przewodnik. Ale właśnie z tyłu, pokażę, rozpoczęła się dyskusja polityczna na temat tego, jaki PiS jest chujowy. No i oddaliliśmy się, bo tam... My jako fanatycy PiSu, żeśmy się do tego nie przyłączyli. Nie, tam widać, że są część jest zwolenników i żebym nie wyciągnął czegoś z kieszeni, to musiałem się oddalić. No niestety... Zamek rozgrabiony, właściwie to nie zamek, a pałac rozgrabiony, ale udostępniony do zwiedzania i właśnie. I powoli odrestaurowywany, więc podobno w 2030 roku ma być już całkiem spoko. Także to godne polecenia jest. Wiele razy tu przejeżdżałem. Obok widziałem na wzgórzu ten zamek, a ten pałac, a teraz dopiero udało nam się tutaj wejść do środka. Fajnie. Taka tam letnia rezydencyjka. Trochę dużo metrów, to kurczę, jak się zapomni telefonu z sypialni i zejdzie na śniadanie albo do kuchni, to kurde. Normalnie nogi zleść można po tych schodach. Nie, ale tak poważnie to fajne. Podoba mi się. No to jesteśmy na miejscu. Przyjechaliśmy do Karpacza. Z tyłu mamy taki piękny view. Widać śnieżkę. W śnieżnych kotłach leży jeszcze śnieg. Niebo takie lekko zachmurzone, ale jest dosyć ciepło. Jest 19 stopni chyba, więc jest całkiem na luziku. No jesteśmy na polu, ale mamy tutaj taką ciekawostkę. Mamy do wypożyczenia namioty wojskowe, ale niestety nie zdecydowaliśmy się na tą formę. O, tutaj też są takie trzy. W środku jest 5 pryż wojskowych i ogólnie dla hardkorowców to jest jakiś temacik. Mają tu jeszcze takie fajne wozy. No a my tu jesteśmy, proszę bardzo, jak zwykle z grajdołem. Żona Zofia już tutaj tworzy nastrój. Gdzie są kwiaty w ogóle? Bo przecież wiesz co, brakuje mi tutaj przez cały czas kwiatów. No właśnie już zaraz... Na razie zrobiłam... Jakieś bukiety powinny być tutaj. Na razie zrobiłam tutaj taki zestaw. No. Jest proseczko. No tak, bo bez proseko po południu to... pokaż. To jest bieżniczek, nie obrusik. Bieżniczek. Jest... wszystko jest, tylko jeszcze bukiet kwiatów zaraz będę robić. Dobrze. Jeszcze no. Nie zdążyłam. Także spoko, no mogliby tutaj tylko trawę skosić i te palety posprzątać z tej wypożyczalni, co tam jest, wypożyczalnia palet.
No, fajnie, no zostawiamy jutro namiot tutaj na miejscu i jedziemy sobie tam w traskę, pojedziemy tam, nie wiem, na Śnieżkę może wjedziemy tam gdzieś. No zobaczymy, jaki plan na jutro. Zależy, jaka będzie pogoda. Zbieram kwiaty. No tak, czyli tradycji musiało stać się zadość. Tak, jest, poczekaj, bo coś nie ostrzy, o teraz wyostrzyło, dobra. Musiał być. Jest bukiet. Może to i dobrze, że nie skosili tej trawy, bo chociaż bukiecik można fajnie zmontować. O, taki. Także u nas tradycyjnie, zawsze w kubeczku, wieczorem, słuchaj, do prosecza, bukieciki z kwiatów. Zasada jest taka, czy to namiot, czy to kamper, czy to domek w górach, czy to zagroda. Klimacik musi być. Klimacik musi być. Inaczej... Dziękujemy za uwagę. No i zwiedziliśmy sobie muzeum Kargula i Pawlaka. Bardzo fajne, bardzo sympatycznie, bardzo miły pan w środku, który nam tutaj bardzo wiele rzeczy poopowiadał. A jesteśmy w Lubomierzu. Przeurocze miasteczko, w którym kręcono ten film. Większy, dużo scen z tego filmu. Nara. No my jadąc przez Dolny Śląsk śladami Bogusława Wołoszańskiego, oczywiście nie mogliśmy pominąć zamku Czocha. Ogólnie zamek zarąbisty, tylko tam jest tak pokręcone wszystko w środku, że człowiekowi normalnie aż się w głowie kręci od tych schodów, klatek schodowych, tajnych przejść, w ogóle wszystkiego. Ale jest moc, jest fajnie. Zapraszamy. No, hello, dzień dobry. Wczoraj nie było filmu, bo nagrywałem ostatnią scenę widoczną przed tym wystąpieniem i popsuł się telefon, znowu iPhone. A dopowiem, że to, co było widać na poprzednim ujęciu, to była zapora, gdzie? W Leśnej. Zapora w Leśnej, obok zamku Czocha. Niektórzy mówią zamku Szczocha, czyli Adolfa naszego. Ci, co są, naszych ci, ci są tajemniczeni, to wiedzą, o co chodzi. A dzisiaj jesteśmy tu. To już nie jest zamek Szczocha, tylko zamek Książ. Czekaj. Idziemy zwiedzać. Zostrzymy trochę. O, teraz lepiej widać. Aha, i jesteśmy, żeby było wyjaśnione, jesteśmy w Polanicy właśnie, w naszym ulubionym miasteczku weekendowym. Jest mnóstwo ludzi, karnider. I jak zwykle jest pięknie. W parku kwiaty, ładnie pachnie, czyściusieńko. Byliśmy w kolorowej na obiadku. Byliśmy jak zwykle żarcie takie z epoki PRL-u, tak? Co jadłaś, powiedz? Nieważne. Mielonego jadła, zdradzę ją. Jadła mielonego z ziemniakami i zestaw surówek i kompot. A ja jadłem gulasz z żołądków i kluski śląskie. Pycha. Przybłąkał się do nas kot bez zębów. Ale niezły jest. Jest tu kot restauracyjny taki. Każdy tam mu coś rzuci, jakąś rybę schabowego, coś. I on jest kwadratowy w związku z tym. Zbliżony objętością do kwadratu. Do sześcianu. Tak jak i my. Halo. Panie kocie. Pobudka. A to z tyłu to jest taka ciekawostka na trasie. To są budynki, w których kiedyś była produkowana Nyska. Samochód marki Nysa. I byłem tutaj w 80. W którymś roku, nie pamiętam już w którym, ale z reklamacją Nyski, którą mój dziadek z ojcem kupili. I niestety ta Nyska zardzewiała straszliwie, bo tutaj był układ taki, że pomiędzy takimi budynkami, które były hale montażu,
Skorupy tych samochodów były przewożone na takich drewnianych saniach, na drugą stronę. Tam po drugiej stronie już nie ma żadnych budynków. No i jak się kończyła zmiana, to po prostu zostawiali to na polu tak zwanym. Padał deszcz, blacha się robiła ruda, potem to malowali i farba odpadała. I z naszej też odpadła. I tu jest historyczna budka, w której był pan, który wydawał samochody. I my przyjechaliśmy tą nyską, on mówi: panie, co wy żeście po soli jeździli, czy jak? No i dziadek Sknera nie posmarował facetowi żadnego pieniążka i wydał mu drugi samochód na zamianę, na reklamację. I ten drugi też zardzewiał, bo to trzeba było posmarować, żeby dał z takiej zmiany, w której samochód po założeniu blach był przechowywany w środku, a nie na zewnątrz. No i taka to historia. Hello. Stoimy na rondzie. Zrobiliśmy korek, ale to nic. Dobra, teraz się na pewno nagrywa. Przed chwilą się nagadałem i się nie nagrało, więc muszę się ubrać z powrotem. Przejechaliśmy 1424 km i 100 metrów. Tak. Szybka teleportacja. Przed chwilą była relacja sprzed bramy fabryki Nysa w Nysie, a już jesteśmy w domu. Po drodze mieliśmy jechać jeszcze do zamku Olsztyn koło Częstochowy, ale jest 32 stopnie i stwierdziliśmy, że w dupie z chodzeniem po ruinach wracamy do domu. Do kota i do psu. Więc już jesteśmy w domu, już mogę się rozebrać, dziękuję. A ja chcę tylko powiedzieć, że mam najlepszego, najfantastyczniejszego kierowcę motocyklowego, jaki jest na ziemi. I mogę z nim pojechać na koniec świata i uwielbiam nasze motocyklowe wyjazdy. I nic nie piłam. Otwieramy drzwi. No dzień dobry, no dzień dobry, no dzień dobry. No dzień dobry, no dzień dobry. Jak tam? O, cześć kocury. Kocury i pies. Taka radość. Taka radość państwo przyjechali. O Boże.